Macieranko na kolejnej miejscówie. Tu jakieś w ogóle zegary niekompletne, nowe. Nie wiem, co to ma być. Ale naszła mnie pewna myśl. Słuchajcie, ej, bo tutaj w papierze leżały, wiecie co? W papierze leżały takie jakieś z Lego coś. To wziąłem i wyskoczyły instrukcje. Wyskoczył cały karton instrukcji, prawda, takich do Lego. Z lat 2016 i fajnie, na przykład Lego Technics, patrzcie, taki pojazd można zrobić i tak, takie mi przemyślenie naszło, że jest teraz dużo kolekcjonerów tego Lego, dużo maniaków, mają dużo klocków i ja widziałem na Allegro, że te instrukcje się sprzedają po 10 zł, nawet po 4, 5, 8, nawet po 30, nawet są to takie, jakbyś miał jakąś wyspę taką, czy coś starą, wyspę piratów, statek, ten stary, klasyczny, ten, to nawet po 200 zł takie instrukcje, po 200 zł, także tutaj jest cały karton tych instrukcji, no i zobaczmy, patrzcie, taka instrukcja, tutaj taką łódkę może, to są cenne instrukcje, bo można te rzeczy po prostu samemu zrobić potem, jak macie trochę klocków, to fajna zabawa, tutaj Lego City 2013 rok, także 10-letnie, taki można ciężarówkę może się zrobić, o, z kreatora taką wyspę, fajne. To już czwarta instrukcja, z Lego City, całą stację policji, nie, straż pożarną. I tu jest piąta instrukcja, no i patrzcie, tych instrukcji trochę jest, z Minecrafta, patrzcie, Minecraft, też jest poszukiwane, tak, instrukcje z Minecrafta, z 2019 roku, także bierzemy te instrukcje i to jest nowy temat, który poszukujemy na Hasiokach. Instrukcje, po ile, Ninjago czy co to jest, City, te samochodziki City, fajne, ona będzie kompletna, trzecia strona, ta jest kompletna, tak, Lego, ale ta nie wiem, zobaczymy, patrzcie ile tych instrukcji jest tutaj, nie, to jest Lego Ninjago, to nie jest, to jest pismo, także odkładamy pisma na bok, my tylko te instrukcje pozbieramy sobie, fajna rzecz, ale całe instrukcje są potrzebne, także o, samolot można zrobić z Lego, bieli samolot im, bieli im taki pojazd, patrzcie, City całe można robić, ciężarówkę, całe City tu jest, ten wkłada, patrz ile ich jest, także z kart, instrukcji, ktoś to olał, pa, Technics, taki motor można zrobić, Minecraft, taki statek, same instrukcje, skarb instrukcji Lego, także niepozorne pieniądze, helikopter razem z budką do tego, cały skarb tych instrukcji, mam nadzieję, bo jeszcze nie patrzyłem, Lego Technics, taka ciężarówka, City, o tego City, to starsza instrukcja chyba będzie, nie wiem, trzeba sprawdzić, ale elegancko, fajna rzecz, to nie. Ile tych instrukcji tu jest? No multum. Tu co to ma być? Pojazd też, ale nie jest kompletna. Potrzebujemy tylko kompletny. Ta też nie kompletna. Ale jest dużo, patrzcie, same tu są kompletne. Nie, to też nie jest tym. Tutaj mamy, o. Samochód. Tu się bawcie normalnie. To są nie niekompletne. Lego Clubnie, Lego Basis, z Lego Basis instrukcja, o tak, z Lego Basis, także spoko, kurczę, Star Warsy też są, patrzcie ile tego jest, skarb instrukcji, ja wam powiem ile było, także cały skarb tych instrukcji, wartych troszeczkę pieniędzy, naprawdę, bo oni chcą te instrukcje, maniaki z Lego, dobra, ja to wszystko zbiorę, zobaczymy ile tych instrukcji będzie. Podliczymy to wszystko. No i co, powiem wam, że troszeczkę tych książeczek Lego jest. Cały skarb, patrz ile około, nie wiem, raz ile tu może być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, z 50 albo 60 będzie. Różne rodzaje. Same instrukcje Lego, prawda? Same instrukcje, także to jest na pewno coś warte, to są takie bez okładek, zebrałem, a to są te wszystkie kompletne z Minecraftów, ze wszystkich z okładkami, prawda, także mega dużo instrukcji, no i wiadomo, że wartościowe znalezisko,
W związku z tym będą budować. Bierę i lecimy dalej. Mega znalezisko. Tyle tych instrukcji Lego. No i znowu te elektroczęści. Znaczy nie elektroczęści, tylko narzędzia samochodowe. Tutaj mamy taką reklamówę. Patrzcie, trochę złomu. Śruby takie jakieś. Fajne śruby, grube takie. Podstawki jakieś chyba. Co to było, nie? Co to było? Coś takiego. Ja to może bym wziął nawet, powiem wam, te podstawy wszystkie. Te podstawy fajne. Nie wiem do czego to podstawy. Ale są też dwie takie części i to prawdopodobnie, o, jest od tego high quality. I to są dwie takie części jakieś. Do czego to służy, nie wiem. Co dalej? No i co? No i takie części. To nie łapie to magnes. Nie sprawdzałem tym. Tam mają, czyli to jest alu. Dwie płyty takie aluminiowe. Takie nie wiem co to jest. Właśnie. To na pewno wezmę, bo to magnes też nie przyciąga. I to może być mosiąc. Tylko to należy wykręcić i wyjdzie mosiąc. I drugie też weźmiemy, nie? O kurde, co to jest? W środku jakiś ja. Ale to może być w środku musiężny. Kurka to. No i tam trzeba zdjąć wszystko. Prawda? Bo to magnes przyciąga. Tak, to przyciąga, a to? Zobaczymy, ale co za części, co za kaseta, Beatles, rock and roll jakiś, wyczyścić to trzeba, czymś, taka stara taśma, Beatles audio pack, Made in USA, patrzcie, amerykański audio pack, Beatlesów, rocznik będzie, 1976, ty, ciężki PRL. Też weźmiemy to. I to nie wiem jakie są części, od czego. Co to może być? Takie coś? I z takimi tutaj złącznikami. Nie, nowe części takie były w takiej paczce. I do tego takie przystawki. To nie wiem do czego myślicie. Mogą być. A to imadło kompletne jest? Zobaczcie. Takie coś wyskoczyło. Jakby imadło jakieś takie. Tu się tak, to było imadło. Tylko czy ono kompletne? No wydaje się, kurczę, kompletne, no. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Co to za przedmiot? No i tyle, to wszystko z tej reklamówki było. Tam jakieś jeszcze, patrzcie. O, światła, czy co to jest, nie wiem. Cuda na kiju, naprawdę. Wychodzą z tych reklamówek. Co to za strajka? Odmrażasz do szyb. O. Odmrażasz do szyb, a tu takie buty. Całe buty są, nie? Lasocki leżą. Zobaczcie. 280 zł. 280 zł, rozmiar 39. Tera. Całe. Piękne, nic nie zniszczone. Eleganckie. Lasockie. Rozmiar 39. Pozdrawiam wszystkie rozmiary. I rozmiary 39. Mega, fajne buciki. Mieli te lasowskie i drugi. Dwa są nowe, ty, one chyba raz tylko były użyte. Fajne buciki. Lecimy dalej, pakujemy to, zbieramy i lecimy dalej. Siemanko śmietnikowe po tej stronie. Mamy już północ. Mamy już północ, takie hasioki. A ja odkryłem, no nie wiem, czy coś będzie, czy nie. Ale zobaczcie, taki kontener. A tam pełno, patrzcie, koszyczków. Normalnie koszyczki są te z PRL-u. Jakieś kieliszki, inne z PRL-u. Ile się z tego nam uda ocalić, patrzcie.
depozyt.pl tam był wrzucony, jakieś kielichy, koszyczki. Pa, tu też może będzie, no nie wiem, biżuteria? Ktoś coś wyrzuca. Coś tu jest na rzeczy, wam powiem. Jakiś depozyt.pl. Coś tu może być na rzeczy, tak dalej też. Także ja to tutaj będę powoli robił, bo tam trzeba zanurkować. Pewnie dużo się nie ocali, ale chciałbym tu koszyczkę ocalić. Powiem, żeby ten koszyczek się ocalił. Proszę was. Słuchajcie, zobaczymy, co dalej tutaj może być. Bo tutaj było coś. Może wyrzucamy? Nie. Dobra. Także ja nurkuję. Po kolei będę wam pokazywał, co tu wyskoczyło w tym kontenerze. Będziemy go rozpracowywać powoli, po kolei, spokojnie. Gdzie chcecie usiąść? Może usiądziecie sobie tutaj. Siadajcie tam sobie. Czy gdzie chcecie? Tutaj. Tu siadajcie ze mną normalnie. Tu właśnie. Z tym. No i teraz normalnie możemy wyciągać teraz te artefakty. Mamy północ, 12 w nocy. Także siemanko. Zobaczymy, co oni tu wyrzucili. Patrz, ten koszyczek z peru, cukiernica, ale jadka. Czekajcie, wam pokażę. Patrzcie na to. Look this. To co w ogóle, to jest ząbkowicki. Patrzcie, ten koszyczek. Tylko czekajcie, o tak. O tak. O tak, o to chodziło. Jest cały? Cały jest, nie ma żadnego uszczerbku. Elegancki. Elegancka cukiernica Ząbkowic. Piękna, 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 piękna. O, fajny artefakt. Zobaczcie sobie. Co oni wyrzucają te chrzaki. Może coś jeszcze będzie więcej. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu więcej jest. Fajna cukiernica. Patrzcie, tam są jeszcze inne rzeczy. Kieliszki. Delikatnie, delikatnie. I wszystko to trzeba podjąć. Tam mogą być ciekawe, ciekawe, jakiś wazon wolę skoczyć jeszcze, ciekawe, ciekawe kieliszki, tylko ja bym to tak zrobił, że tak to będę wyciągał, tylko pierw jakiś karton na to, karton i do kartonu, jak coś wezmę, wyciągnę, o, w ten karton to bym dał, na przykład ten kartonik, tutaj obok i trzeba będzie nurkować, będziemy nurkowali, nurkujemy, nurkujemy. Żeby się teraz nie pobiło, delikatnie. Nie, Maciuś, i dobra, lecimy. Komisyjnie, kieliszek pierwszy. PRL, szklanka raczej. Patrz, jaki fajny. Ty, to są te zdobione, ale ładne. Wyciągnę. Dalej, wyciągamy, wyciągamy. Zobaczcie, z ozdobią taką. Nie wiem, po co takie. O, mój brzuch. Fajne. Patrzcie, fajne kielichy. Nie chcę tego popsuć. Ty, jaki na sok dzban, ty, patrzcie, fajny. Mega. To się tu wszystko nie zmieści. Tu trzeba będzie odkładać. Tam wróg, potem to dźwigniemy. Szybko, bo już. Szybko, bo już mi brzuch boli za bardzo. Wyciągaj. Te kielichy fajne są. Takie kielichy. 100 kieliszków z PRL-u. Patrzcie, jaki ten ładny. To jest ten cały tej kolekcji. Taki. A to on na brzuchu wszystko widzi. Jest więcej tego. Jest więcej tego towaru. Piękne te kieliszki. Wspaniałość. Trochę tego wyrzucili, ją powiem. Patrzcie ile.
jeszcze rzeczy chowali. Bo była, widzę, tortownica. Bo chyba za tej tortownicy to nie musiałeś, że? Trzeba sprawdzić, zweryfikować. Delikatnie macie uwagę. O, kieliszek. Och, jest zdobienie, widzicie w tym? Patrzcie na tyle. Patrzcie, jaki zdobiony bogato. Jakaś historia, łódź tu jest. Piękny. Co to jest? Pocztówki. O, więcej tych, te są fajne. O. Dlatego tu jest towar. Mega. Mnóstwo. Delikatnie, bo zaraz skorżu, nie, to gerlach? Nie, stainless steel, ale ładna zdobiona. Łyżeczka, mój brzuch. Mój brzuch. Fajne takie kielichy. Masywne, jeszcze po cukrze. Ktoś robił cukier. Ktoś naprawdę robił cukier. Ktoś się gustował w cukrze, że tak powiem. Sztachu będę zbierał, bo to tego tyle jest, że masakra. Z piasta też weźmiemy może co? To jeszcze nie wiadomo skąd. Z piasta bieli. Ua, mój brzuch. Cały mnie. Następny. Mam ten złoty, patrz. Mamy dalej szpak. Złoty. Widzicie, jak tu się podejmuje depozyt? O, w środku był jeszcze jeden. Wszystko trzeba, wszystko. W środku jeszcze jeden taki. O kurde, zwalnęło. Mam nadzieję, że jest drugi. Nie ma już. Widzicie tu, jest jeszcze taki. Mamy coś jeszcze? O kurde. Dobra, wszystko. Jop. Wyciągamy. Patrzcie, jaki ten fajny. Patrzcie, jaki fajny. Dzban. I te kieliszki wciągnijmy. Chodźcie ze mną wyciągnąć. Oto nasze całe znalezisko w całej okazałości. Tu odrzuciłem, ten jeszcze wezmę. Tego już nie wezmę, tych szklanek. Ale patrzcie, jaki rodzaj, jaki depozyt kieliszków wyrzucili. Tu dzbany, do niego była jeszcze przykrywaczka taka fajna. Także jest przykrywaczką dzbanek taki, nie wiem, że z PRL czy nie, ale
kawę od fajnego dzbana wam powiem. Ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Co oni wyrzucają na polskie chociażby? Co oni wyrzucają o 12 w nocy? Cukiernica to chyba ta Ząbkowica, nie? Bo już jedną taką kiedyś, pamiętacie, udało nam się złowić. Także jak najbardziej za. Fajnie, fajnie. Świetny stan, zobaczcie. Świetny stan. Tutaj mamy takie kieliszki, te złote. Też są dwa. I takie. Z tymi motywami. Cały depozyt tych szklanek, tych kielichów. No zachra, co mi wyrzucili? Nie poważnie. A ile tam pobite jeszcze zostało? Łóżeczki. Fajne znalezisko, nie? Powiedzcie, że postaraliśmy się teraz. Ciekawe. Patrzcie, co dosłownie tutaj jest na tym hasiołku. Takie klimaty w ogóle. Jakiś. A tutaj taki hasiołek. I taka na kółkach. Cała wystawka. Patrzcie, kabel, szafki. Wszystko się trzyma. To jakieś po prostu. Wystawka cała, a pod spodem są lampy, ty, patrzcie, mega, widzicie to, fajne, ja chyba wezmę całe, tą całą wystawę, bo to fajne jest, trzyma się całe, mocno, cała taka półka, może normalnie by było zawiesić i odpalić, że tak powiem, jest kontakt, kabel. Także tutaj wszystko z lusterkiem by było. Lusterko by było teraz z tym. Patrzcie, fajna cała taka z lusterkiem, nie? Co o tym powiecie? Co o tym powiecie? Jak nowa. Wszystko świeże, białe, idealne. Jak nowe. Stan jak nowy, popatrzcie. Idealna. Ja bym ją wziął. Jak jeszcze to światło by zadziałało, to już w ogóle sztosidło było. No trochę ją właśnie odkurzymy. Tu przy ścianie się musiał może wisieć. Ale fajnie, co ty ludzie myślicie? Co robicie w ogóle? Jakie plany na ten tydzień będziecie mieli? Planujemy jakąś grilla na weekend? Mega ta latrynka jest, mega śna dosłownie. Szufladki. Jeszcze jakieś tutaj rzeczy kogoś. Szczoteczki do zębów były. O, a widzicie, to wszystko opróżnimy. I świetny stan. Jak najbardziej jestem za. Mega, kto to wyrzucił w ogóle? Dlaczego to wyrzucił na razie? Jak mowę? Ciekawe pula taka jest. I do tego tutaj mamy jeszcze szafeczki i możemy otwierać salon piękności uśmietnikowego artysty. Elegancka, fajna. Też jak nowa po tej stronie, cała nowa. Z lusterkiem, aliatka. Mega. Jak nowa.